Ja bym chciał zapytać pana, co pana zdaniem tutaj jest jakby najbardziej efektowne i coś, czego w Bełchatowie generalnie jeszcze nie ma. No to też takie subiektywne do mnie, moja własna subiektywna opinia. Ja myślę, że ten plac daje wiele możliwości. Znaczy, wydaje mi się, że wiele osób może znaleźć tutaj dla siebie jakieś swoje miejsce. Też no, jest wiele miejsc do siedzenia, wiele miejsc do spędzania czasu z najbliższymi, jakichś takich wspólnych, nie wiem, stołów czy miejsc takich w trochę większych grupach do spędzania czasu, ale one też w tej chwili jeszcze nie pokazują wszystkiego, co pokażą potem, bo jeszcze nie ma zadaszeń, bo pogoda na to nie pozwala. One oczywiście są już wykonane, ale Państwo zobaczycie ten efekt troszeczkę później. Myślę, że kluczem jest właśnie to, że ten plac ma wiele zastosowań. Tak mi się wydaje, że to jest największy atut. Tutaj kolega też wspomniał wcześniej o tym, że po zmroku tu się zrobi efektownie. I jakie tutaj są, nie wiem, ilości tego oświetlenia? Czy rzeczywiście będzie on równie atrakcyjny po zmroku? No, według mnie tak. Według mnie ten projekt także ze względu na oświetlenie i doświetlenia pewnych miejsc kluczowych dla tego placu prezentuje się bardzo okazale wieczorami. Nie tylko fontanna, ale też już pomnik, który był wcześniej odsłonięty, on też jest w specyficzny sposób doświetlony. Jak Państwo się przejdziecie w większości miejsc widać, że znajdują się podświetlenia umieszczone w części poziomych generalnie najczęściej, ale też mamy doświetlenia górą. Wydaje mi się, że ten plac będzie jasny i będzie, no, pozwolę sobie powiedzieć, bezpieczny, trochę przez pryzmat tego, co trochę myślę, że wszyscy pamiętają z tego miejsca sprzed, powiedzmy, roku. Dziękuję. No właśnie, o tej fontannie jeszcze tak nawiązując, tu pan opowiadał, że ta fontanna będzie miała faktycznie jakiś efektowny, finalny wygląd, że to będą tańczące światła. To będzie wszystko zależało od, rozumiem, jakby fantazji już samych operatorów tych urządzeń. Urządzenia pozwalają na programowanie efektu. Znaczy pozwalają na wgranie programu, który będzie odpowiadał za to, co i w jaki sposób ma się dziać. Więc w dużym stopniu do fantazji, ale też oczekiwań i woli włodarza tego miejsca będzie zależało to, jak to będzie wyglądało. W tej chwili jest wgrany taki program, który został ustalony, ale to naprawdę jest zmienialne i możemy w jakichś określonych sytuacjach miasto może decydować się na inne zmiany i myślę, że one będą ciekawe i to też może być kolejnym elementem atrakcyjnym dla tego miejsca. Ma pan wiedzę, kiedy fontanna ruszy pierwszy raz? Kiedy może ruszyć? Fontanna jest gotowa. Fontanna jest oddana, jest sprawdzona, bo to zrobiliśmy jeszcze jak mogliśmy. W tej chwili to naprawdę zależy od tego, jak pogoda pozwoli, bo no, w większości miejsc na świecie nie, w temperaturach w okolicy zera nie bawi się wodą. No tak to sobie pozwolę kolokwialnie powiedzieć. No to raczej się czeka na trochę cieplejsze temperatury, też żeby ten efekt był odczuwalny. No więc wydaje mi się, że to już leży tylko w kwestii pogody, która nam pozwoli i miasta, które zdecyduje się na to, żeby to uruchomić. No, my jesteśmy gotowi i fontana też. Słyszeliśmy, że tak naprawdę zieleń zrobi to miejsce i tak naprawdę dopiero jak to wszystko zakwitnie, da finalny efekt, który pan mówił, że będzie tak naprawdę tą już zwieńczeniem tego wyglądu, o który tutaj chodziło. Ile będziemy czekali? Czy to już się uda zobaczyć przy tych małych nasadzeniach najbliższej wiosny, czy jednak no, będzie trzeba ileś lat poczekać, żeby ten taki efekt faktycznego wow dostrzec? Znaczy, wydaje mi się, że od razu tej wiosny uważam, że to już będzie się bardzo dobrze prezentowało. Oczywiście nasadzeń, jeżeli mówimy o drzewach, bo tych drzew tak naprawdę też dużo więcej jest nasadzone niż zostało usunięte, no to one będą wymagać lat. No. To się nie musimy oczekiwać, ale efekt, jeżeli chodzi o to, czy ten plac będzie się prezentował dobrze już pierwszej wiosny, to uważam, że zdecydowanie tak. Uważam, że tak. No. Trawa i nasadzenia, krzewy, cała roślinność w momencie, gdy będziemy ją mieli, tak jak tutaj akurat na tej części, która została nasadzona z rolki ze względu na taką potrzebę, to myślę, że naprawdę to będzie zupełnie inne miejsce niż widzimy w tej chwili, a z tego, co widzimy w tej chwili, to uważam, że już naprawdę prezentuje się świetnie. Słyszymy, że plac zabaw brzmi. Mógłby pan powiedzieć troszkę więcej o tym miejscu, o elementach, które tam się znajdują? Większość elementów tutaj, poza tymi dwoma ławkami w kształcie pianin, to są elementy wydające z siebie dźwięki. Od takich a la bębenkowych tutaj, tych kolorowych, które widzimy tu od początku, tam z tyłu mamy organy i poziome, i pionowe. Po środku mamy takie tuby, które też po uderzeniu wydają inny dźwięk i po prawej stronie tutaj też mamy coś w postaci organów też do uderzania. Każde z tych urządzeń tutaj ma przymocowane do siebie element gry, znaczy dzięki któremu ten dźwięk się wydobywa.
I no zresztą, co słyszeliśmy przed chwilą, można podejść w każdej chwili i te dźwięki wydobywać. No zresztą, co Państwo w tej chwili robią. To jest zabawa w dużym stopniu do dzieciaków, no, które ten czas będą tutaj spędzały, pewnie bawiąc się, biegając, a rodzice będą siedzieli obok i mam nadzieję, nie wiem, jedli jakieś rzeczy z kawiarni, które, lub z innych miejsc, które pewnie tutaj wokół tego placu zaczną powstawać, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo.